Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Snowrunnera. Nie sądziliście pewnie, że ten odcinek wyjdzie tak szybko, natomiast no właśnie chciałbym tutaj jednak to pocisnąć troszeczkę. Natomiast kochani jesteśmy tutaj w starej przetwórni drewna, ja sobie na razie wyłączę samochód. Samochód zwany ciężarówką, natomiast gram na padzie dzisiaj, bo kurczę coś mi się z tą kierownicą pierniczy znowu, albo z ustawieniami, także no będę musiał coś tam ponaprawiać potem, ale to nie szkodzi, bo to nie wpłynie nam dzisiaj raczej na to, co mamy zrobić. Natomiast, kochani, właśnie, stara przetwórnia drewna. Musimy dostarczyć płyty betonowe razy 2 tutaj. Tu miałem dostarczyć jeszcze cement, ale ten cement, słuchajcie, dostarczyłem. Faktycznie przyjechałem sobie i mamy to... wziąłem cement... Kurczę, czy tutaj był cement? Coś tu było. Może zobaczmy... Tu, bo to był niegościnny interes. To była stolarnia. Stara przetwórnia, tak, tutaj był cement razy 4, metalowe belki razy 4 i te metalowe belki wziąłem z garażu, ponieważ tutaj jest obok, była właśnie, widzicie, stary garaż i tam były po prostu 4 belki, no i to jest bardzo blisko, więc już tego nie pokazywałem. Natomiast ten cement, skąd ten cement wzięty był? Dobra, cement razy 4, mamy 5-miejscową naczepę i wziąłem tam cement razy 4 i z tego samego magazynu, tu, stąd, były tutaj jeszcze 2 deski. I te 2 deski wziąłem po prostu jedną na naczepę, a drugą przymocowałem przy pomocy żurawia. Także te 2 deski poleciały tu, gdzie miałem już tutaj jeden kontener i wytworzyłem jedną chatkę. Natomiast tę trasę znamy, więc postanowiłem sobie już tutaj przyjechać samodzielnie. Rozpakować ładunek zamierzam. No właśnie, zobaczymy. Czy mi to złapie? Powinno mi złapać, nie? Idź. Idź tam. A może być, kurde, niełatwo. O. Dobra, pytanie, czy mi złapało to, czy nie? A jak nie, to po prostu popchnę. Idź. Idź, chatko, idź. Dobra, jedną chatkę mi złapało, kit. Dobra, przywróćmy żurawia i to jest w sumie cała akcja z tego miejsca. Będziemy, kochani, lecieć teraz szybciutko do naszego Azowa, którego mówiłem, że w tym odcinku wykorzystamy. Chciałbym faktycznie go tutaj... Ale chciałbym zakończyć tę misję tutaj, bo to jest ostatnia misja na tej mapie. I wtedy będzie można poprzechodzić misje, które już są w większości przygotowane. Właśnie na mapie Parku Narodowego Yellow Rock, nie Yellowstone, Yellow Rock. Dobra, wiecie co, zróbmy może tak profesjonalnie trochę, znaczy no, o ile w ogóle mogę mówić o profesjonalizmie. Chcę go wyciągnąć stamtąd, o, tak żeby właśnie to było na drodze i w miarę płasko. Kontrola holownika, dobra. Jak to się robiło? Nie, tak się nie robiło. Stój! Chyba będę musiał włączyć jednak chuda. To są tryb operatora żurawia prawdopodobnie. Tak. To jest LB, niżej wysuń. Nie, nie chcę wysuwać. Dać niżej. Dobra. Okej. Teraz wyciągarka. Z tego miejsca tu. Git, chodź. Mam nadzieję, że tu nie będzie problemów. Na razie nie ma. Dobra. Muszę pociągnąć, znaczy nie, odłączyć, załadować przyczepy. Kontrolować holownik. I git. Że sobie tylko włączmy tę misyjkę. No nie. No i przejedziemy się, zobaczymy jak sobie ten Azov da radę. Ja wiem jak on sobie dawał radę, natomiast chyba tego nie pokazywałem tutaj. A powiem szczerze, że na padzie też się fajnie gra tutaj. Dużo większa kontrola jest nad tym. Czy ja jestem w stanie... Nie, nie mogę, kurde. Nie mam tego zawieszenia aktywnego, że mógłbym się podnieść i opuścić. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś to jest, ale nie wiem gdzie. Nie wiem, czy nie w Wisconsin. O kurczę. A to jest kwestia tego, że jest niziutki. Zobaczcie, my po prostu to błoto przepychamy. Mam nadzieję, że damy radę. Tu podjechać. No, no, no. Dawaj, 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 dawaj. To w sumie chyba jedyny taki moment tutaj będzie. To będzie problem, chyba. No. Masakra. Można w trybie tego aparatu można sobie zobaczyć pod wodą. Oho. No po prostu. Come on. Dobra, troszeczkę wyjechałem. No i łatwiej mi się operuje tutaj też, że tak powiem. OBS. What? OBS-em. Jeżeli nie mam kierownicy tutaj, bo nóżki od kierownicy mi po prostu nachodzą trochę na kierownicę. Nie, że dotykają, ale ciężko jest operować klawiaturą. No i dobra. On tutaj ma chyba 5 biegów, nie? Tak. Dobra, jeszcze troszeczkę. Tu po tej stronie lewej, tej choineczki. Sosny. To świerk jest świerk. No, dawaj, dawaj. No, ale szkoda właśnie, że ten Azov niestety później będę musiał go scholować. Bo jak mówiłem przy końcu ostatniego odcinka, on niestety będzie, znaczy nie będzie przydatny z tą konfiguracją. No i tu utknąłem wtedy. O kurde. Tym... Oj, oj. Tym woronem, gradem. Naprawdę nie mamy się jak tam zaczepić, kurczę. No zobaczcie, na niskim jadę. No mega błoto, ja rozumiem mega błoto, nie? Kurde. Z 5 minut, słuchajcie, minęło naprawdę ultra wolno. Tragedia. Do momentu złapania... Nie, słuchajcie, naprawdę 3 minuty z zegarkiem w ręku. Co za... G. Czy ja dobrze jadę? Moment. Nie, na tyły. Tak, na tyły, dobra. Jeszcze zahaczymy o stację paliw. Tragedia. Ale faktycznie to jest kwestia tego, że on noskiem sobie tam, kurde, zahacza. I my tu w lewo, tym przejściem tajemnym. Pojedziemy sobie naokoło. No i te kurde nienaturalne ruchy kierownicą, nie? Te takie, wiecie. Bo jeszcze prostowanie kierownicy spoko, nie? Ale... A, no właśnie, i ten kontener tutaj, mamy jeszcze jeden i potrzebujemy tylko 2 desek, żeby stworzyć drugą chatkę z 4 potrzebnych, natomiast 2 chatki mamy na drugiej mapie, także tam, stamtąd je sobie weźmiemy. No i to będzie tyle, jeżeli chodzi o... Nie, jeszcze oczywiście płyty betonowe, natomiast te płyty betonowe są przygotowane, ponieważ w międzyczasie pojechałem sobie naszym Internationalem tamtym, wiecie, z tą długą przyczepą na 6 miejsc. Pojechałem sobie do tamtego magazynu, gdzie były te 3 deski, co mówiłem, że kurde, 3 deski, nie? Że tylko 3 deski są. Pojechałem sobie właśnie tam do magazynu i tam był jeszcze cement. I z tego cementu właśnie zrobiłem, z 2 worków cementu zrobiłem 1 płytę betonową, a 1 płytę betonową mieliśmy już. Aha. Więc po prostu przywieziemy wszystko stamtąd, bo już będziemy mieć wszystko, tylko że jeszcze 1 deskę będę musiał załatwić chyba? Tak, nie, przepraszam, 2 deski będę musiał załatwić właśnie tutaj do tej fabryki z tyłu, którą mijaliśmy, właśnie żeby stworzyć tam jeszcze 1 chatkę. A tak to wszystko będziemy mieć. Potem będziemy potrzebowali jeszcze tylko metalowych rolek oraz chyba jakieś części, natomiast metalowe rolki są tutaj w porcie. Właśnie dokładnie taka ilość, jaka jest nam potrzebna, więc to nie będzie takie ciężkie do zrobienia. W każdym razie nie powinno być. No i tyle. No a teraz też sobie postanowiłem troszeczkę zagrać w trybie pierwszoosobowym, gdyż no dość rzadko gram w tym trybie. Ja wiem, że tutaj droga będzie w miarę prosta. Czemu łapiesz mi na tyłach, a nie z przodu? O. Naprawdę mi nie złapiesz tam nic? Ja rozumiem, że wiecie co, wyrwijmy to może. Nie. O, no właśnie. Łapiesz mi tam. Co za G? Puść to. Nie, nie złapię faktycznie, nic nie ma. Ale G. O kurde, nie sądziłem, że to będzie taki problem. Dobra, wiecie co? Pewnie, że on ma tę tylną oś też skrętną. O kurde. Dobrze było. Nie tak. Ale nie sądziłem, że się Azov tutaj, kurde, zakopie w tym wszystkim. Naprawdę. I to ten największy, najcięższy, najpotężniejszy, nie? Masakra. No dobra, ale ważne, że ładunek jest. Już 14 minut, kurde, odcinka. Masakra. A ten czas leci. Ale ogólnie spoko. Jak mówię, no chciałem ten odcinek, znaczy w tym odcinku chciałem zakończyć tę misję właśnie z tym ostatnim donem tutaj. A my tam na górę, tak, bo tutaj jest skręt do Aramatsu, do miejsca, gdzie Aramatsu był uwięziony. Tak, tam to błoto nie jadę. Pojedźmy tędy. No bo ten ładunek, co mamy tutaj, tego Dona, no to bez przesady, nie? Znaczy ja wiem, że on tam za 2 tony waży, max. Może mniej, 1,5. Może więcej. Więc to nie powinien być problem, ale faktycznie brakuje mi tego aktywnego zawieszenia. I kurczę, jak mówię, nie mam pojęcia, gdzie można je zdobyć. Bo wiem, że jest, istnieje. A tak myślałem, że tutaj nosem zaryjemy. No tutaj asfalt już powinien być za chwilkę. Więc trochę łatwiej. No i będzie trzeba się przez rzekę niedługo przeprawić. Tylko nie pamiętam niestety, gdzie to było. Znaczy, dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. Wiem, że tutaj niedaleko, chyba jak się skończy asfalt, będzie możliwość skrętu do lasu. O, tutaj w lewo. Trzeba będzie przejechać przez mostek. To jest ten trik z takim szybszym, czy ciaśniejszym zakręcaniem. Się złapać po prostu wyciągarką. Ale nie tyłem wyciągarki. Ja się nie tyłem, nie łapać tyłem pojazdu. Dobra. Tak, dom przy wodospadzie. Tam. Mhm. Aj, kurde, nie ma pada niestety tutaj stąd. Nie wiem czemu. Mam przecież blisko czujnik. No i w razie czego oddamy trochę paliwa Tatarinowi. Jeżeli będziemy się holować stąd. Tu Aramatsu jest. Dobrze, będziemy go używać, myślę. On ma na średnie chyba kłody. Może mieć albo krótkie, albo średnie. Wydaje mi się, że ma średnie ustawione. No. Dawaj. Oj. Nie no, złap się daleko. Czemu się nie możesz złapać tam? No, to jest kwestia, słuchajcie, naprawdę, kurczę, zawieszenia. Teraz tylko on moc ma. Odpowiednie opony również. No wiadomo, pyszczek za długi, ale bez przesady. No, podjechać, kurde, tutaj to nie będzie łatwa sztuka. Oj. A mam nadzieję, że on mi się, kurde, nie przewróci tutaj. Wiecie co? Tam po lewej jest, nie? Dokładnie tutaj pomiędzy. Gdybym pojechał tutaj boczkiem. I tam. Wiecie co? Przetestujmy tę drogę. Ja wiem, że to może być głupie. Gdzieś utkniemy w jakimś dziwnym miejscu, ale nie mam żadnej przyczepy tutaj ani nic, więc jakby nie powinno być super źle wycofać się w razie czego. O tutaj, nie? Chyba, że jakimś tyłem zahaczę albo czymś. Ale mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. Mhm. Tędy tu? Może tędy tu? A nie wiem, czy ja się złamię tak. Złamałem się chyba. Albo i nie. Znaczy w sensie, że się złapałem tutaj, kurde, boczkiem tego, nie? No i tutaj tędy. Git? No, myślę, że to było, kurde, łatwiejsze niż przedzieranie się przez te kamienie. No chyba, że to nie koniec, kurczę. Myślałem, że to tu mamy oddać. Jakiegoś z tych domków, ale nie. No dobra, ale nadal po tej stronie. Aha, bo to jest blisko wodospadu w sumie faktycznie. Bo my zawsze tutaj skręcaliśmy... Nie tędy jednak. Ale jak mówię, wydawało mi się, że on jest mocniejszy, kurczę. Ten nasz Azov tutaj. Myślę, że łatwiej tę trasę pokonamy. No i cały dzień jechaliśmy, kurczę. Dzięki za pomoc, oto twoja zapłata. Teraz czas zająć się naprawą. Dobra, 6000 dostaliśmy. Git. No i właśnie, zobaczymy tylko, czy przejadę na drugą stronę, bo jak mówię, po tamtej stronie jest Tatarin, któremu chciałbym dać paliwo. Gdyby tutaj na przykład Aramatsu po tej stronie coś kombinował. Ciekawe, czy Aramatsu tutaj przejadę tędy, nie? No come on. Come on. Bo tutaj... jedziemy w miarę. Trochę mnie popycha faktycznie w prawo, ale... o tu. No nie? I to tak mocno mnie popycha. No. Tak ultra mocno. Tutaj wszystkich po prostu popycham. Wiecie co? Będę musiał obrócić się w tamtą stronę. Tam są patyki do złapania. Bo się przewrócę zaraz. Więc łatwiej mi będzie... o właśnie. Wyjechać tędy. Nie, no tu jest poważna sprawa, słuchajcie. Nie mam pojęcia, jak tędy jechać. No jedź. Dobra. Ewentualnie, jeżeli tam będzie pełny... pełne zbiorniki będą... ale chyba nie, bo zobaczcie, na pace nie ma nic. Dobra. Zatankujmy Azowa do Tatarina. Nie. Zatankujmy z... no właśnie, bagażnik dachowy Azowa. Dobra. No to tyle. No właśnie, bo tutaj były te kanistry, nie? Po prawej stronie na górze, na dachu. 88 litrów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Nie wiem. W sumie zawsze będę mógł go scholować tam kiedy indziej, nie? Więc go zostawmy tu. I tyle. Także kochani, To była ostatnia misja. No jest wyścig w dokach, ale nie mam niestety żadnego pojazdu. Zwłaszcza to jest proste, nie? Bo zaczynamy sobie tu. Jedziemy tędy, tu dookoła. Z powrotem tu raczej tędy. No i jesteśmy, koniec, nie? Także jest to do zrobienia. I już. Dobra, kochani, przechodzimy w takim układzie na drugą mapę, gdzie mam przygotowanych parę rzeczy. Zacznijmy sobie od tego naszego Kamaza. Też mamy metalowe belki tutaj do zrobienia właśnie do zrobienia tej misji. Come on. Okej, także kochani, mamy metalowe belki, dokładnie, droga na południe, także będzie można się po prostu już tutaj... What? Nie. Nie bardzo rozumiem, czemu tak zrobiłeś, mój miły. Czemu cię nie mogę? Może się gdzieś tam wywróciłem po prostu i to mi się ten... O. Dobra. Nie mogę obrócić. Czemu? Dobra, czy wiem czemu. Chodź tu. Pyk, kurde. Nareszcie nie będziemy musieli jeździć objazdem. Mam nadzieję, że to początek wielkich zmian dla całego regionu. To twoja zasłużona nagroda. Słuchajcie, 16500. Ładnie. Super. I teraz, kochani, możemy sobie wracać między innymi tędy i będzie droga do Aramatsu w ramach wożenia tych wszystkich belek. Dobra, ty się na razie, mój miły, nie przydasz, więc sobie zaparkuj tu, ale my, kochani, mamy tak. Tego Azowa mamy, ale to nie chcę nic z nim robić. Mamy naszego tu za 16, z tym, że chciałbym zrobić co innego. Ten tu z 16 jest przygotowany tutaj w ramach tej misji, wiecie, z tymi baryłkami tutaj. Ale mam w sumie Forda, od Forda zacznijmy. Dlaczego jesteśmy tutaj, kochani, możecie zapytać, Fordem? No bo Ford jako jedyny mi został tutaj, na tej mapie. I znajdujemy się, kochani, tutaj, tu jest hotel, no nie? Tutaj jest ten mostek i tak dalej. I tu, kochani, jest zagubione, lecz niezapomniane. I słuchajcie, nie byliśmy tutaj. No właśnie, nawet nie ma tej, kurczę, misji takiej. Więc postanowiłem, że pojedziemy tędy i gdzieś, kurczę, ogólnie tu. O tu. Więc pomyślałem sobie, że to będzie dobry pomysł, żeby spróbować Forda jeszcze raz. On tutaj ma full, prawie że full paliwa, ponieważ na stacji benzynowej byliśmy. No i kurczę, myślę, że warto zobaczyć, co to za misja jest, żebym... What? Aha, robi się, kurde, ciemno. No dobra, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Trochę śniegowo, trochę błotniście. A tutaj jest troszeczkę problem z silnikiem, bo koła się przestają kręcić. Gdyby koła się kręciły, wiecie, całkiem mocno, ale się byśmy zakopywali, więc to by była wtedy kwestia opon, nie? A raczej ogólnie szeroko pojętej przyczepności, a nie... Ojoj, a nie mocy silnika. Właściwie niewystarczającej mocy silnika. No i właśnie, i tam, kurczę, po tamtej stronie coś jest, ale tam widzę, że nie będziemy raczej wjeżdżać. No więc właśnie, jeszcze 300 kilkanaście metrów. Co? 330 metrów jeszcze. No, tu trzeba uważać. Kamień kamieniem. No właśnie, nawet nie ma co, kurczę, włączać automatycznej skrzyni biegów. Jest kurde wszędzie albo błotniście, albo śniegowo i gdzie zakopujemy. A, ale już niedaleko w sumie. Chyba. O kurde, za jasno jeszcze, dobra. Kurde, to nie ja. Złapało mi, wiecie, obrót kurde gałką i... Bardzo blisko mam, słuchajcie, naprawdę nawet metra nie ma do czujnika Bluetootha, do tego pada, a są problemy i w ogóle mi tu ścina coś, nie wiem czemu. Boże, to mi pad faktycznie, wiecie, ścina, no bo na kierownicy nie mieliśmy takich akcji. Dobra. Czy faktycznie tędy w prawo, czy jakoś w lewo? Tylko w lewo wydaje mi się, że dojedziemy tutaj, nie? Więc nie. Więc jakoś w prawo. Tak mi się wydaje, że to jest ten wyjazd, bo po tamtej stronie też był jakiś właśnie wjazd tutaj, o którym zapomniałem kompletnie. Ale jak mówię, pomiędzy odcinkami miałem moment, żeby się przyjrzeć sytuacji. Co jeszcze, gdzie musimy wykonać, jaką misję. No i właśnie, się okazało, że tutaj nie byliśmy w ogóle, a tutaj jest, kurczę, ukryta misja. Na tych bagnach. Moment, którędy my jedziemy? Aha, tędy, okej. Okay. Wiedział mniej więcej po tym, jak sobie w razie czego trasę ustawić. Dobra. Co to jest za ciężarówka? Bo dla mnie to był Kodiak z góry. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś, kurde, co to jest? To jest Lodestar, ale co on ma taki dziwny efekt? A dobra, bo on ma tam jakiś system zamontowany, dodatek van. Gdy podniosła się woda, wraz z rodziną przybyliśmy do tego obozu, ale zostawiłem za sobą starą ciężarówkę, która jest mi bardzo potrzebna. Boję się wejść na lód, ale może ty to zrobisz zamiast za nagrodę. No spońko. Dobra. Dostarcz na parking zagubioną ciężarówkę. Co za parking? Gdzie? Tutaj. No dobra. Znaczy wiecie co? Bo na ten odcinek miałem przygotowane co innego. Chciałem tutaj po prostu tylko przyjechać, więc... Więc po prostu... Zabierzmy ciebie. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty, ty. Naprawdę tylko z tej strony masz? Dobra, pojedźmy dosłownie kawałolątek, żeby tylko stąd wyjechać. I prawdopodobnie, słuchajcie, zrobię sobie to samodzielnie, bo tutaj tak naprawdę nie ma już jakichś takich ekscytujących rzeczy w tej misji, tak mi się wydaje. A jak mówię, no niestety troszeczkę mnie czas goni. Staram się tego nie pokazywać. Mam nadzieję, że nie czuć tego. Tak sobie na spokojnie tutaj jedziemy. Ja staram się też mówić spokojniej. Come on, come on, come on. Niż zazwyczaj to bywało. O kurde. To jest brak paliwa, wiesz co? Zaczep wyposażenia na ciebie. Come on. A no właśnie, będzie dużo łatwiej. A jak mówię, paliwa mamy sporo. Dobra, i teraz my musimy w prawo. Chciałbym tylko do tej drogi go dostarczyć. No tylko właśnie której? O, tu jest coś, ale w lewo. To nie, my musimy jakoś w prawo pojechać. Amo. No właśnie, on sobie kurde ledwo sam daje radę, Fordzisław. No ale gościu ma włączony silnik, więc nie powinno być źle. Ale jednak jest źle. No, niestety. Wydaje mi się, że szkoda trochę czasu. Dobra, trudno. Ja tu sobie przyjadę naszym military traktorem. On jest oczywiście pusty, ale najważniejsze zadanie dzisiaj, kochani, to jest właśnie to tu. Ja sobie przełączę szybko na rano. Ponieważ jesteśmy, kurde, w tak zwanej wielkiej D. Gdzie my jesteśmy? I dlaczego jestem na środku lodu i dlaczego tu screenshot był stąd? Otóż, pojechałem, tu jest ta główna droga, nie? Tu się przejedzie przez to, ale my, kochani, mamy dosłownie na pace mamy 3 deski, które mówiłem, że są 3 deski w tamtym magazynie oraz mamy 2 płyty betonowe, które to płyty betonowe będą potrzebne właśnie tamtej starej przetwórni drewna. I tutaj, żeby przejechać, naprawdę sporo czasu mi to zajęło. Mimo tego, że ta ciężarówka jest trochę OP, ale jednak mamy sporo ciężkiego ładunku. I, kochani, lecimy teraz w tym momencie. W tym momencie sobie lecimy do tego mostu. Tego mostu, wiecie którego? Do drogi do zakładu. Tak. I właśnie, pytanie, którędy? Wydaje mi się, że gdzieś tu. I że tędy. I że albo na górę. Albo nie wiem gdzie, bo tu jest nasz... Nie, nie tędy. Bo to jest ten most. Więc prawdopodobnie jakoś w prawo. Gdzieś tam i tą drogą po tej stronie. Tak? I tu jest ta droga do zakładu druga. No i właśnie, tutaj pamiętamy, był ten most, który był też tragiczny, więc... No tędy nie przejedziemy. Ale jakoś. W każdym razie chciałbym pozbyć się tych, kurczę, desek, które mam tutaj. Bo nie jest to wcale lekki ładunek. No i mamy tam płytę betonową, więc... Chciałbym po prostu... wziąć tę płytę betonową. Coś tu się wydarzyło. Tutaj, kurde, nie było tak źle. Dobra. No i właśnie, widać, że tutaj droga prowadzi w prawo. I pytanie, czy to jest dobra droga, żeby tutaj jechać w prawo? To jest droga tu do konstrukcji, więc nie. Ewentualnie te płyty betonowe mógłbym dać temu RNG Military Traktorowi, który by to zawiózł, a myśmy mieli wtedy 8 miejsc. A, to by nie było ten w sumie. Nie miałoby to specjalnego znaczenia. No właśnie. Po lewej stronie. Albo po lewej, albo po prawej. Stój. Bo tak sobie myślę głośno a propos tych wszystkich stron, ponieważ chciałbym zabrać jakąś ciężarówką 2 chatki. No i właśnie, i tu widzę, że to leci chyba pod spodem w ogóle, więc może pod spodem to nie byłby głupi pomysł. Tutaj, zobaczmy, czy gdzieś mi to pokaże, tamten punkt, tak. No i tutaj jest zjazd, dobra, ryzykujemy to. Tylko lewą stroną czy prawą stroną? Chyba lewą. Bo tu patrzę, że jest śnieg. I ten śnieg może nam odrobinkę pomóc. Mam nadzieję, że mi się, kurde, nie wysypie. Ta przyczepa z tyłu. Nie, jest ok. No i właśnie. Pytanie, czy tutaj złapiemy coś na wprost. Na ten boczek chciałbym złapać. Tutaj, na który można by wjechać. Albo nie. Czy ja się złapię? Łapię się tyły. Zawsze będę mógł przyczepę sobie przyciągnąć, tylko chciałbym, jak mówię, wjechać kurde w lewo. Na wysokość. No. Tylko czy ja pod spodem tam przejadę? Mam nadzieję. Nie? Tle? Come on. Właśnie nie wiem, gdzie ty jesteś. Tam jesteś. Wiem, że taki obrót jest mało realistyczny, ale... Ale cóż. No muszę wyjechać niestety razem z naczepą. Chciałem zostawić tu przyczepę, ale... Ale nie. No właśnie, bo tam ciężarówka jest tam. Dobra. Tylko czy ja po tej stronie, kurde, pomogę? O nie, nie przejadę tędy. Bo wjeżdżać za nią to bez sensu. Musiałbym ewentualnie ją wyciągnąć i pojechać inną drogą. Ciekawostka. No właśnie tę misję chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku, ale nie wiem, czy nam się to uda. Wjechaliśmy tędy. Że tę przyczepkę mogę sobie w sumie zabrać. No, uwielbiam tę ciężarówkę. Wycho. Tylko kurde, którędy. Pojechałem tutaj boczkiem, ale pytanie, czy tu, bo stąd jechaliśmy, nie? Czy tutaj w lewo był przejazd? Tu? Chyba tak. Jeżeli tak, no to tędy i tu. Albo, nie no, tu boczkiem. Albo tędy tam dookoła. Dobra. Dawaj ho. No. To jest kurde ciężki ładunek, jakby nie było. Potrzebujemy desek tylko stamtąd, więc... Czasami trzeba się ciutkę rozpędzić, wtedy łatwiej jest tam przełamać taki ten impas. Dobra, wiecie co, to ja w sumie wyciągnę już od razu ciebie, bo ty tutaj nie potrzebujesz wjeżdżać w takim kładzie. Chyba, że przejadę tędy. No trochę przejedziesz, dobra. Nie mam takiego kurde ładnej, chciałem powiedzieć ładowarki, wyciągarki długiej. No. Dawaj ho. Którędy ja jechałem? Tędy. Dobra, wyłącz silnik. I teraz my tamtędy. Pytanie, czy jakoś złapię, kurczę, tu za chwilkę z odpowiedniej strony tę przyczepkę. A, powiedzmy. Tak powolutku, powolutku to robię, żeby ona się nie przewróciła. Tak, chodź tu. Nie rób dziwnych rzeczy. Dobra. Okej. No nie sądziłem, że tutaj będzie zamiana tych ról. No to objadę dookoła, bo tutaj wydaje mi się, że pod spodem jest właśnie ten lód pękający. No bo ten kawałek, wiecie, kawałek mamy zrobionego, a właściwie ten tunel, właśnie nie powiedziałem skąd ten tunel, skąd miałem tę belkę. Tę belkę miałem z magazynu, z drugiej mapy, która jest tam ten magazyn, który ma nieskończone deski. Po prawej stronie na górze, nie? Stamtąd właśnie mam... Miałem jedną belkę, a jedną belkę mieliśmy tutaj wyrzuconą, pamiętacie? Ja właśnie tę wyrzuconą wziąłem i... Tak, wiem, że tutaj ciągnę ją, już trudno. Teraz ona tu się powinna... Właśnie, nas zostawić w spokoju. No, ciężki to jest ładunek. Ewidentnie. Mam nadzieję, że będzie trochę lżejszy. Zostawimy deski. 3. No i jedną deskę trzeba będzie wziąć niestety, wiecie, skądinąd. Chociaż nie, przepraszam bardzo. Ja jedną deskę mam tutaj. Bo jak mówię, tutaj jak jechałem sobie tym kamazem, no nie, to wziąłem właśnie deskę z tamtego magazynu, no nie. Z tego magazynu wziąłem deskę i tutaj była metalowa belka jedna, nie? A jedną belkę mieliśmy wywaloną, więc pojechałem po prostu tam. Sobie scholowałem tego kamaza, ponieważ on już tak był, wiecie, obity i w ogóle. Więc pomyślałem, że dobrze będzie go scholować, naprawić i pouzupełniać paliwo i inne rzeczy. No i od razu pojechałem tam na górę. Właśnie pod tę jedną deskę oraz po metalową belkę, którą użyliśmy już. Natomiast, no właśnie, tę jedną deskę trzeba będzie przywieźć tutaj. I wtedy będziemy mieć ten drugi most zrobiony. Tylko właśnie. Oni mówią, żebyśmy pojechali tędy. Tutaj. Że tędy w dół i tam, i w prawo. No i chyba się trzeba będzie zgodzić z nimi. I tutaj trzeba będzie przyjechać potem. Dobra, no to już nie mitrężmy. Jedźmy tędy. No kurde. Właśnie wiedziałem, że tu będzie ten zakręt taki. Nie. Dobra, wiecie co? Ja ją chyba wyszarpnę, chociaż nie. Zróbmy inaczej. Znajdźmy jakieś miejsce sensowne. Na przykład to. Tu. Trochę do przodu pojadę i tutaj do tyłu, żeby... O. W sumie jak się łapiesz tam, to się złap tam. Dobra. Okej. Tutaj mamy natomiast możliwość złapania się tej gałązki. Tutaj byliśmy Fordem, nie? Co on jednak nie dał rady. Natomiast my tu mamy... dość długą wyciągarkę, tylko że po tamtej stronie. Dobra, to tędy nie daliśmy rady. No dobra, mam nadzieję, że w razie czego po prostu pojadę. Nie. Sami się tam wrąbał, widzieliście. Nagle mi spadł. Tu boczkiem, boczkiem. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Jeszcze. Już nie ma problemu, mamy drzewko. Dobra, udało się. Kurde. No, prawdopodobnie po prostu ja przywiozę sobie tutaj tę deskę. Jedną. Będziemy mieć to... no właśnie nie wiem, czy gotowe, czy nie, czy zostawię. No bo mamy Kamaza pustego jakby, więc... zobaczymy. Natomiast dużo mniej mi się udało zrobić niż chciałem. Ale w sumie to nie szkodzi. Bo chciałem zrobić jeszcze jedną misję właśnie z Akteonem. I mam przygotowaną jeszcze jedną misję, wyzwanie, to czasowe wyzwanie. Land Roverem. Także zrobimy sobie to w następnym odcinku prawdopodobnie. Ale póki co mamy dojazd tutaj zapewniony, tylko właśnie szkoda, że niestety trzeba tu dojechać. Git, że trzeba tutaj dojechać, kurczę, zanim będziemy mieć możliwość stworzenia tych mostów do końca. Ale pytanie moje brzmi jedynie tak, czy, przepraszam bardzo, nie ten przycisk, ten, czy te belki, które będziemy można wytwarzać, nie? Będzie to potrzebne w ogóle do czegokolwiek, ponieważ stara przetwórnia już nie potrzebuje metalowych belek. Nadleśnictwo, no mamy gościnny interes, tu są długie kłody i są materiały serwisowe, części zamienne. Kontener towarowy, to jest tam po tamtej stronie. Serwisowe części zamienne są... aha, tu są te rolki. Tu są nieskończone serwisowe części zamienne, więc to nie problem. Kurde. No, a tu są te długie deski i drugie inne rzeczy, nie? A tutaj w stolarni, no właśnie, są metalowe belki, które mamy, cement mamy, płytę betonową, którą mamy jedną właśnie tu. Jedną mamy tu, drugą mamy tu. I to są te dwie. Także sobie to w następnym odcinku prawdopodobnie zawieziemy. Albo sobie zawiozę sam po prostu i zostanę tam już. No bo słuchajcie, ta droga to też już... widzieliśmy, jak tu wjechać, nie? Tędy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i tam jest cały czas po prostu drogą asfaltową z przeszkodami. I tyle. Także chyba w następnym odcinku, kochani, na pewno zrobimy z Tuzem 16 tę misję. Tu mamy Land Rovera w tajemniczych monolitach. To jest ta misja, wyzwanie. To. Trzeba będzie pojechać tutaj po prostu z tą przyczepką. No właśnie, kurde... Przeskanuj, wróć do domu Cartera. Tu, powrotem. No kurde, trzeba będzie pomyśleć. Tędy tu. Tam się wrąbać powrotem jakoś tu. Albo tędy najpierw tu. Wrócić, kurczę, jakoś tędy bez sensu. No na drugą stronę musimy jechać. O, tu jest jeszcze tajemniczy monolit. Dobra. O kurde, sporo tego. Ciekawe, ile czasu jest w ogóle. 18 minut. Okej. To sobie zrobię samodzielnie. Prawdopodobnie tutaj RNG. Także go sobie zawiozę tutaj z powrotem. Najlepiej w domu to była ta chata myśliwego. I tutaj mamy przygotowaną misję właśnie. Dokładnie tak. Tutaj stoi Mastodon. O. Zix. Tak, także on tutaj jest przygotowany. Nawet nie wjeżdżałem na to pole. Właśnie, żeby nie uruchamiać nic. Także mamy go. No i on będzie robił też tę misję z tymi... z tą krętą ścieżką tutaj. No. Także jeszcze trochę zostaje nam rzeczy do zrobionych, natomiast mamy już, to jest najważniejsze, mamy już wszystkie tunele otwarte na drugą mapę. No i tyle, także głównie tutaj chciałbym zrobić, słuchajcie, tę stolarnię. To jest najważniejsze, bo jak mówię, tutaj płyta betonowa tylko została oraz chatki, więc... A, to nie mogę tak zrobić. Dobra, to widzimy się, kochani. Prawdopodobnie może gdzieś indziej, albo tu właśnie przy magazynie z chatkami, bo będę brał właśnie dwie płyty betonowe, które mamy, oraz dwie chatki i mamy dokładnie tyle miejsc. Więc podjedziemy tam. Tak, dobra, czyli się, kochani, tu widzimy w następnym odcinku. No chyba, że inną misją zaczniemy, ale domyślnie właśnie będę chciał skończyć ten kontrakt, wiecie. Ten pierwszy ze stolarni, ponieważ ta przyczepa z nowym sprzętem, no właśnie stara przetwórnia drewna, trzeba będzie to zrobić i będzie można wtedy tę przyczepkę zabrać sobie. No, rozpoczęcie produkcji desek i wtedy będziemy mieć dostęp do magazynu, więc będzie, wydaje mi się, że będzie łatwiej trochę brać stamtąd deski, o ile to będą deski po prostu pod tego dostępne, stąd łatwiej deski brać, tędy tu i tędy tam na górę, nie? Bo tam sporo desek będzie. Natomiast mamy tutaj też średnie deski, długie deski, zwykłe deski. Stąd. Co tu jest? Kat. Aha, bo to jest kat, który beczki zawoził chyba. Dobra. Kochani, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to ocencie proszę film i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie jutro już. Pa, pa.